Witam Was, z tej strony Makindosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Endless Legend frakcją spaczonych lordów. I słuchajcie, mam dzisiaj naprawdę wielką chęć, co już pewnie powiedziałem w poprzednich trzech odcinkach, wielką chęć mam na nagrywanie Endless Legenda. I nagrywam dzisiaj piąty odcinek i nagram jeszcze zapewne z dwa, zanim będę musiał przysiąść do robienia innych rzeczy. Zakończmy sobie teraz tą turę, bo pamiętam nawet co zrobiłem pod koniec ostatniej tury. Wszystko pamiętam, jestem na bieżąco z tą grą, więc wiecie, więc jest naprawdę fajnie, jeżeli tak przysiądziecie czasami i sobie posiedzicie. Jeżeli będzie troszeczkę przycinać, to dlatego, że w tle aktualizuje mi się kilka programów, które mi są potrzebne niestety do pracy i niestety tej aktualizacji nie da się przerwać. Jedyna bolączka. Dostaliśmy 100 pyłu. Świetnie. Teraz zobaczymy, co kryje się w tych tutaj, w tym miejscu. Co my tu mamy? Eryci. Szukaj. Dostaliśmy następne 100 pyłu. I tu mamy bluszczowęże. Dużo bluszczowęże. I was. Niekoniecznie chciałbym się z wami tutaj spotykać, więc może ja robię chodu do tyłu. Jestem za słaby. Jestem za słaby na to, żeby walczyć z takimi potężnymi armiami. Na szczęście mam ogromny ruch dzięki pewnym perkom i dzięki temu nie muszę się bać, że zostaniemy przez nich zaatakowani od tyłu. Poza tym oni muszą pokonać trudny teren, zanim do nas dotrą. Wracając do naszego głównego bohatera, który podróżuje tutaj na północ, starając się znaleźć różne ciekawe rzeczy. I mamy tutaj dwie aż ruiny świątyń, więc na pewno sobie je zwiedzimy i pójdziemy tutaj. Dojdziemy może aż do granicy z, wiecie, z tymi oto wspaniałymi panami, to znaczy z podziemnymi, i zastanowimy się, czy czasem nie zaatakować ich i nie zniszczyć, wdeptując w ziemię. Mamy kupę kasy, z którą mógłbym zrobić kupę ciekawych rzeczy, ale chwilowo zostawiam sobie ją tylko po to, żeby kupić ewentualnie jakiegoś bohatera. Jednostek się nie opłaca kupować, to już wam kiedyś powiedziałem. I cóż, mógłbym w sumie też kupić nowego mieszkańca. Ale gdzieżbym mógł go kupić? A go kupię chyba w naszej stolicy. Prawie 1000. Nie, wiecie co? To wtedy w Dune też prawie 1000. Ale wydobycie pyłu jest ogromne. 330. Wow. Bardzo mocno nas to uderzyło po kieszeni, ale to jest, że tak powiem, to wygląda, że nas uderzyło niby po kieszeni, a tak naprawdę będziemy dzięki temu mieli więcej pyłu w przyszłości, bo będziemy go szybciej wydobywać i większą ilość go wydobywać, tak? Coś czuję, że za chwilę też Duna nie będzie już taką złotonośną kurą, więc trzeba będzie też się zastanowić, czy aby gdzieś jeszcze takiego miasta nie stworzyć. A mamy, pamiętajcie, tutaj dużo ciekawych miejsc, gdzie moglibyśmy takie miejscówkę stworzyć. Na przykład tutaj w pobliżu tężni geotermalnych wybudować następne miasto i mielibyśmy dzięki temu złoże adamantium następne. Chociaż tak jak mówiłem, mnie bardziej kusi, żeby tutaj gdzieś wybudować miasto w tym regionie, z tego względu, że mamy tutaj i pył, i naukę, i można tu coś by było podziać takiego ciekawego. No ale to są plany na przyszłość, wypadałoby połączyć to imperium, tyle wam powiem, i tu zrobić użytek z tych dwóch, słuchajcie, regionów, z tych trzech. Ten region, coś czuję, że nam się przyda jeszcze w przyszłości. Tu mogą się okazać, że będą te high-endowe surowce strategiczne będą się znajdować, więc bardzo szybko sobie wchłoniemy ten region w późniejszym jedynie etapie rozgrywki. Na razie nie ma co o tym myśleć. Tutaj nam się wszystko ładnie buduje. Duke Unwin Weightbridge ma znowu upgrade? Wow, szybko mu to poszło. Chyba, że nie zatwierdziło mi ostatniego. Ojejku. Dobra. Wieszcz pyłu. Robimy ci zastosuj. Super. Nie zatwierdziło ci tego ostatnim razem, co mnie niestety smuci. No i sobie tutaj dorzucimy kolejnego mieszkańca.
ale nie do produkcji, tylko do pyłu. Będziesz nam produkował pył. 76. Czy mi się wydaje, czy to miasto zaczęło teraz produkować najwięcej pyłu? Gehenna produkuje najwięcej pyłu. Dlatego mówiłem, że tutaj będzie dobrze wstawić takiego zarządcę, który będzie pilnował tego pyłu, żeby tam się gdzieś produkował, wiadomo. W Awinionie, słuchajcie, trzeba też będzie coś tutaj wymyśleć. I to będzie ta chluba imperium. 13 tur, damy cię przed akolitę. I akolitę, wiecie co, anulujemy sobie i kolosa też. Dlaczego? Możemy dać kolosa na 6 poziomie i akolitę na 6 poziomie. I wybudujemy ich później. Fabryka ziel dwabiu i chluba imperium są dla mnie ważniejsze na chwilę obecną. Potem tak. Tutaj kolos i Gorgoroth na poziomie drugim. Ten Gorgoroth to już mi spełza sen z powiek. Musimy naprawdę mocno ulepszyć tą jednostkę. Gorgoroth na trzecim, edytuj. Nie mamy co już tobie wsadzić. Wiem, mogę ci wsadzić teraz nowy trinket i to by było dobre. Co robi ten? Żwawe ruchy. Mogę ci dać żwawe ruchy na trzecim poziomie i... wyostrzone zmysły, nie, coś co by dało ci, zwiększyło inicjatywę, żebyś szybciej mógł, właśnie, żebyś szybciej mógł atakować, więc damy ci to. Pazury w dalszym ciągu ze szkło stali są lepsze, ale 17 teraz będziesz kosztował 17 szkło stali. Niekoniecznie, chwała albo śmierć, albo zwiększone obrażenia, albo wyostrzona widoczność i wyostrzone zmysły. Co robią wyostrzone zmysły? Plus 40 do obrony wobec ataku dystansowego. I to się przyda. Dobra, to powinienem dać o wiele wcześniej. Powolny, minus 1 do ruchu w walce, negowane przez żwawe ruchy, które dodaje plus 4 do ruchu, czyli tak naprawdę plus 3, więc negujemy sobie nasze tutaj złe rzeczy. Dobra, zrobimy zastosuj. Nie chciałbym co prawda, żebyś był właśnie, zobaczcie, bo tutaj ma tą inicjatywę i obronę. A ile daje obrony życie i plus 10 do obrony? 10% to jest plus, to jest życie ci daje. Wiecie co, może zrobimy tak, trochę go wyrównamy. O, teraz jest idealną jednostką, bym powiedział. Super. Dobra. Spoko, tak może to wyglądać. Muszę zacząć oszczędzać, bo tego rzeczywiście szkło stali nie mam aż tak dużo. Więcej mam tego, to mam zupełnie więcej. Ale następnego mieszkańca też bym gdzieś sobie tutaj wybudował mieszkańca. Gdzieś sobie następnego mieszkańca zrekrutował. Wiem tylko, że nasz główny bohater, nasza armia Herolda może się udać tutaj przeszukać to. Nic się tutaj nie znalazło. Przeszukajmy więc te. Dasz radę dojść, bo widzę. O, nagroda, dostaniemy oddziały najmitów. Spotkałeś archiwistkę Drakenu, która głosi interesujące teorie na temat wojny zysków pyłu. Jej pomysły fascynujące. Wypowiedz wojnę innemu imperium w ciągu następnych 10 tur. Okej. Czy dostaniemy coś, co jest bardzo dobre? Ufność. Oni mogą... Umowa pozytywna, pokojowy, hojny dar. Właśnie. Szyderstwo, wyszczególny... Ci są nieufni. Agresja podczas zimnej wojny. Nie, wiecie co? Ja chciałbym zobaczyć, jak wypowiecie 187 im. Ja też wypowiem wojnę Kevadowi. Nie podoba wam się to. Bardzo się to wam nie podoba, więc najprawdopodobniej to pójdzie się bujać, bo nie chcę zaszkodzić naszym bardzo dobrym relacjom z Drakenami. Fajnie by było w tym momencie uzyskać od was jakieś fajne rzeczy. Jesteście nam ufni, ale widzę, że nie aż tak. Dobra, ja chciałbym zobaczyć, jeżeli dałbym wam zaawansowane stopy metali, co byście teraz chcieli? Zbroja zaawansowana, najwięcej by wam dał obieg pyłu w cieczach, tak? Dam wam obieg pyłu w cieczach, spoko. I teraz, co możecie mi dać? Autostrady Imperium, nauki o zarządzaniu, dostanę
tartaki, pracownie alchemiczne, nie, stopy, stacja przetopu. Na tym mi najbardziej zależy, ale niestety mi tego nie dacie. Masowa produkcja, to mi jest na razie niepotrzebne. Rezerwy wojskowe, to też nie mogę zbudować, ale to jest, wy już macie to. To by się nam przydało, ale zbroja nadzwyczajna. Wiecie co? Zrobimy obieg pyłu wciecza, który nie jest aż takim super, hiper, uber, wiecie. Wzmocnimy ich, będą wydobywali jeszcze więcej pyłu, jasne. Ale za jaką cenę? 5000? 4900? 4800? Dobra. Ja tego nie skomentuję. Mogę to od was wykupić za... No właśnie. 863. Dacie mi to, a wy dostaniecie obieg pyłu w cieczach. Za 87. Cóż, jakby to wam powiedzieć, to jest bardzo dobra umowa. Nawet jeżeli ich wzmocnimy, to za 4000, które tak wspomoże nasze imperium, to jest wręcz dobra. To jest bardzo genialne, więc zróbmy sobie braterstwo krwi. O tak! Braterstwo krwi, moi drodzy, oznacza tyle, że jeżeli teraz podejmiemy z nimi sojusz, to będzie to sojusz idealny. Możemy ich też poprosić, uważamy, że oferta jest zgodna z naszą misją. Nasze szanse, że oni nas w tym momencie zdradzą, spadły do jakichś 15% czy coś w tym stylu. Jeżeli poprosimy was o wypowiedzenie, nie chcę wam wypowiedzieć wojny, wypowiedzenie wojny, ale nie my. Wy wypowiecie wojnę Keivalidowi, nie za bardzo wam się to podoba, aha. Jak bardzo topografia. W dalszym ciągu nie są chętni. Jeszcze troszeczkę, ale na pewno sojusz z nami sobie podejmą, a my mamy 5000 na koncie. Mogę powiedzieć jedno. W tym momencie za 175 kupienie rynku centralnego to już jest w ogóle dla mnie zerowy koszt. Tutaj mógłbym teraz sobie pojedyncze jednostki zacząć, wiecie, wykupywać. Rynek centralny, biblioteka publiczna. Za 13 pyłu, jasne, że tak. 134, jasne, że tak. Odbudowanie erytów, jasne, że tak. Jedziemy dalej. Za chwilę nie będę miał co budować, bo będę tak bardzo szastać pieniędzmi. Tutaj nie, tutaj się wstrzymamy, słuchajcie, ale w Avignonie chlubę imperium za 566, jasne, że tak. A za ile rafineria pyłu? 140. Może nie szalejmy aż tak. Może przyjdzie czas, że będziemy potrzebowali... Właśnie, jest nowy bohater. John Port, trzeci cień. Moglibyśmy mieć następnego bohatera do prowadzenia armii. Mamy 3900, mamy prawie 4000. Nowy bohater do prowadzenia armii. To jest dobry pomysł. Na razie wsadzilibyśmy go sobie, słuchajcie, do jakiegoś miasta. Wsadzilibyśmy go do naszego głównego miasta. To jest genialny pomysł. Zyskiwałby doświadczenie za to, że siedzi w mieście, a potem wyciągnęlibyśmy go. Dlatego to zróbmy. Mamy następnego bohatera. John Port trzeci cień. John Port cień trzeci. Dobra, kupmy go sobie. Będziemy mieli z powrotem 1000. Wiem, w akademii go sobie podejrzyjmy w ogóle. John Port cień trzeci i John Port cień trzeci. Ja nie chcę nic mówić, gro, ale, że tak powiem, coś nie pykło. Drzewko umiejętności. Masz jeden punkt umiejętności. Masz to i to wykupione. I ty z racji tego, że będziesz podróżować... znajomość i sens poszukiwania w ruinach. Ty masz być kolejnym taką postacią do walki, więc damy ci trening. Zrobimy zastosuj.
wrócimy do karty bohatera i teraz musimy cię troszeczkę dozbroić, wiesz? I damy ci tak, żwawe ruchy na trzecim poziomie, damy ci coś, co będzie chwała lub śmierć. Co dawała chwała lub śmierć? Sąsiadujący wróg nie chce tego. Chce zwiększone obrażenia, plus 40 obrażeń dla jednostki i poprawiona inicjatywa. Okej, okay, to będzie twój na razie taki set, powiedzmy sobie, na wstępie. Ty będziesz bardzo ciężko zbrojny, więc będziesz miał Claymora. Nie będziesz miał przez to, co prawda, obrony, żadnej dodatkowej, ale ty obrony i tak masz dość dużo, więc tobie zapewnimy tą obronę, że tak powiem, wykorzystując tytanowy staw. I to będzie hełm z tytanu, nagolenniki z tytanu i kirys tytanowy. Na razie nie dam ci tego z jednego prostego powodu. Zeżrzesz za dużo tytanu i na razie przypiszemy cię do miasta. Dlaczego? Będziesz o wiele mniej w tym mieście żar, a przy okazji, dobra, za ile tur będę mógł cię odwołać z miasta? Za 5 tur. W ciągu 5 tur wszystko sobie wiecie, wszystko sobie tutaj, że tak powiem, ustabilizujemy i będzie ok. Będziemy mieli kolejnego bohatera, który będzie zajmował się wojną. Wojną absolutną wkrótce, że tak powiem nawet. Okej, okay, może ty nie będziesz szedł w tą stronę, tylko puścimy cię gdzieś w te okolice i zobaczymy, co tutaj się kryje, tak? O, widzę armię Tom. A, która z armii mnie zaatakuje? Istoty bez oczu są łatwym przeciwnikiem, minotaury też są łatwym przeciwnikiem, damy sobie z nimi radę. Mamy jeszcze jednego bohatera, naszego głównego bohatera i on ma się udać tutaj, ma resztkę ruchu, ale niestety to jest za dużo, żeby przejść przez to. Okej, okay, spoko. Moglibyśmy czyli założyć tutaj kolejne miasto i dzięki temu mieć Dorogeshi. Dorogeshi to jest bardzo dobra jednostka kawalerii. I wiecie co? Chyba tak też zrobimy. Nie mamy... Czego nie mamy? Nie mamy szkło stali za 2 tury. Dobra, niech wam będzie, że za 2 tury. Poszalałem troszeczkę za bardzo. Dobrze, zakończmy sobie turę. We wszystkich miastach wszystko się buduje. Dar od naszych przyjaciół. Coś się stało w grze. Zostaliśmy zaatakowani albo coś się wydarzyło. Avignon, wszystko się buduje, super. W Dunie kolejka jest pusta. Zniknięcie legendarnego czynu. Imperium wybudowało. Alchemik. Udało się dokonać legendarnego czynu przed tobą, alchemik rynku. Dostałem 200 paladinu. A zostaliśmy zaatakowani przez minotaury. Automatycznie rozegrajmy tą walkę. Nie chce mi się walczyć z taką słabą armią. I zobaczmy, co my tu mamy. Wy moglibyście zaatakować te istoty bez oczu? Moglibyście. Gotowi do walki. Jedna jednostka bardzo ładnie wyewoluowała, to jest źle powiedziane. Jedna jednostka dostała dodatkowe doświadczenie. I co my tu mamy? Istoty bez oczu, pola meteorów, nauka i praca. Co tu jest? Eryci. Wiecie co? Pójdziemy sobie do tych panów. Nie możemy zaatakować. Pertraktujmy z nimi. Ciekawe, co mi powiedzą. Przez przynajmniej 3 tury utrzymuj minimum jedną jednostkę każdej klasy w garnizonach swoich miast. Proszę was, mogę to zrobić w przyszłości, ale na pewno nie teraz. Tu widzę kolejne fajne miejsce na rozłożenie się miastem. Plus mamy tutaj adamantium. To by było dość dobre. Z tym nie wiemy, co jest jeszcze tutaj w dół tego regionu. No ale zobaczymy. Dobra. Wiemy, awansowała jednostka. Ty, mój drogi, idziesz w tą stronę, przeszukasz te ruiny. Zobaczymy, jak tutaj się układa teren. Szukaj. Nie udało się nic znaleźć, trudno. Raz, dwa, trzy.
trzy drogeshi. I tu można by było zbudować miasto, które by było nastawione na naukę oraz na wydobycie pyłu. Co nie byłoby takim głupim pomysłem, plus ci drogeshi mnie kurczę kuszą, bo jest to bardzo dobra jednostka i wydaje mi się, że chyba w taki sposób to zrobimy, że te jednostki będziemy, że tutaj wybudujemy następne miasto w pobliżu, co prawda, naszych braci krwi, ale super. Umowa pozytywna, pokojowość, hojny dar. Jesteśmy nieufność, agresja podczas zimnej, szyderstwo. Wy mnie wkurzacie. Ale jak wygląda nasz ogólny wynik? Prawie Kevada wyprzedziliśmy, więc wow, jesteśmy bardzo, bardzo się wzmocniliśmy w ciągu ostatnich tur. I słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję osobiście, że wam się podobał, a nawet jeśli nie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili, napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym w komentarzu możecie jak zwykle umieszczać swoje spostrzeżenia, swoje porady i inne rzeczy. Ja zawsze to przeczytam i na pewno w jakiś sposób się do tego odniosę, tak jak ostatnio odnośnie tego embarga map, za co jeszcze raz dziękuję pewnemu użytkownikowi, którego imienia nie pamiętam. Będę powtarzał to przez dłuższy czas, bo nie pamiętam tego imienia. I cóż, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!